Adaś, znowu gra w geometryczne klocki mocno. Dzień dobry, znowu gram w geometryczne klocki mocno. Ale tym razem mocniej. Mocniej. Nazwij ten film Adaś gra w geometryczne klocki mocniej. To jest dobry pomysł. Mordę Jerzo, co mi tak źle idzie dzisiaj? Jesteś za słaby. Nie jestem za słaby. Przypominam ci, że Janusz by to słabi zrobił. No. BK z Janusza 15-2. Dokładnie. Janusz to prawiczek, bo... gej i pedał. Wiecie, bo... BMW M3 jest przeciętne. Kurwa, pospolite. Niezły odklej. No, odkleił mu się. Godzilla mu się rozkleiło. No. 39 próba. 39? Nie rozumiem. A, dobra. No, o ten 39 chodzi. Stało. Wyrzuciło mnie ze streama. Już czuję ten pot. Taki strasznie śmierdzący. Chciałem się wkurwić, ale wiem, że to nie ma sensu. Zaciągłeś powietrze, kurde. No. Tiki recytuje fraszki o Januszu. Pedał. Janusz jest gejem. I tyle. No, bez kitu. Kto się zgadza, panie łapkę, kurde. A dość kiedy kolejny ten. Kiedy kolejny tutorial, jak zdobyć osiągnięcie w człowiek, upaść płasko? Kiedy odinstaluję GTA 5, bo to gówno waży 105 giga. Ile? A nie 89? Nie, 105. Kurde. Mocno. No. Najpierw sobie auto ostatnio kupiłeś. Czekaj, niech na pomyślę. Ruiner 2000. Oj, Ruinerek. Czeburek jeszcze był, Czernobyl. O, ja też Czeburka kiedyś miałem. A Czeburek jest świetny. Czeburek to jest giga chat crack. Tego w kartonie zrobiłem. Kurwa, no, no a jak? Ja mam wszystkie te auta, te pojazdy, które się w ogóle nie przydają w rozgrywce. No takie są najlepsze. No właśnie. Te są ja najfajniejsze. Ja to robiłem 15 razy napad na Hayo Perico, żeby sobie kupić Bravado Gauntleta Classica i go ubenego przerobić. Uuu. No nie standardowy. A jeszcze wcześniej miałem Alabany Bukakera. Co u? To jest dobry samochód. No wiem. Piszemy na zdrowie. Piszemy na zdrowie.
Tylko Janusz nie może napisać na zdrowie, bo to będzie poniżenie. No, bez kitu. Wiesz, bo MW3 jest pospolite. Ja pierdolę. Wy z tego zaczniecie robić memy. Z tego, że Smarkasz czy M3 jest pospolite? Z tego, że M3 jest pospolite. Bo ja już tak powiedział, się spłakał, jak mu napisałem. Crying child. Wiesz, ja znam całą prawdę o Januszu. Janusz ma chłopaka. Wow, każdy to się, wie. Żeby mu się przypodobać, to spodniczkę ubiera, nie? I crop topa, ale żeby jak ten, jak fanboy. Tak, i kocie łóżka, nie? I obrożę jeszcze ma. Taką smycz jeszcze ma, nie? Obrożę taką. Aha, ten to musi być bity w domu. I w szkole. No. W szkole tym bardziej. Bo jak się ruchają w kiblu, to... Wolę nawet nie wspominać, bo mogą to dzieci oglądać. A, że Janusz! Dostałem jakąś informację na Discordzie. Nie mogę jej teraz odczytać. A może to... A może ten gość od Mercedesa? A może ten gość od Mercedesa? Bo kiedyś gościowi sprzedałem Mercedesa za 7 tysięcy. Auto było warte 25. O nie! Prawie to zrobiłem! Ale kulki mocy. Nesquiki jakieś niebieskie. O Jezus, dobra. Szybka przerwa na jakiś level do relaksu. Dawaj, jakiś najprostszy. No, jakiś dla relaksu taki, nie? Jakiś... Insane. O. O, no to może być. Bo to się samo robisz, ty. I ty byś tego nigdy nie zrobił normalnie. Ej, nie no, ja elektromena trochę umiem. Ej, oczopląsu byś tu dostał, a nie byś to zrobił? Co się więcej dzieje niż w moim życiu? No. Nie no, ale przy odpowiedniej praktyce bym dał radę. Ale się gówno byś zrobił. Nie, elektromena daje jakąś radę. Teraz na szczęście skrzymę, rozpinam. A co jeżeli Janusz jest alternatorem?